Mega rzadkie skiny z serii ikon muzycznych powracają do Fortnite, nie jest to fake, a dzisiaj pokażę Ci, jakie skiny powrócą, ale powiem Ci też o nowych przedmiotach, prawdopodobnie o turnieju o skina i kilku innych fajnych rzeczy, jakie pojawią się w Fortnite, także jeśli grasz w Forta, obejrzyj ten materiał, nie pożałujesz, ale drogi widzu, pamiętaj, żeby strzelić na początku tylko subika, bo lecimy po 90 tysięcy subów do końca sezonu, a wbijam oczywiście cenię tutaj z odcineczkiem i live'em dla Was, także wbijajcie i oglądajcie, bo naprawdę warto i super, jakbyście mieli kodzik SEIKAM, bo Ciebie, drogi widzu, nic to nie kosztuje, a mi po prostu mega pomagasz używając mojego kodu, także jeśli kupałbyś jakiś skiny, które powrócą, to koniecznie z moim kodzikiem Instagram, Discord, Twitter, TikTok, Twitch, wszystko w opisie, wbijajcie z followkiem, a my lecimy z tematem i nie przedłużajmy, generalnie o czym sobie powiemy, Ariana wróciła do Fortnite i nie jest to jedyny skin, który pojawi się teraz w Fortnite, jak wiecie, jest mega dużo ikon serii muzycznej, o które często mnie właśnie pytacie, czy te skiny wrócą, czy nie wrócą, no i właśnie okazuje się, że praktycznie wszystkie skiny powrócą do Fortnite, nawet te rzadkie, które na kart nie pojawi się nigdy i na które mega dużo graczy czekało, ale pierwsze co, powiemy sobie o Arianie, bo Ariana jest już oficjalnie w Fortnite i jeśli ktoś by chciał ją kupić, to można kupić ją dzisiaj. Często też pytacie oczywiście mnie, czy halloweenowe przedmioty wrócą, czy inne kat Gold Trooperka, jakieś inne przedmioty, kosy, czy może jakieś fajne jeszcze skinki. Oczywiście tak, odnośnie skinów halloweenowych, powiem Wam, że wszystkie przedmioty, ale to wszystkie dosłownie, które były w poprzednich latach, jak najbardziej wrócą. Gold Trooperka wróci prawdopodobnie niedługo też i wszystkie skiny powinny wrócić w okolicach października, no bo oczywiście 18 będziemy mieli mega duży event Fortnite halloweenowy, no i myślę tutaj codziennie po prostu będzie wchodził jakiś kolejny skin do Fortnite'a, no i po prostu wracał Gold Trooperka powinna pojawić się z kostą, także jeśli ktoś czeka, no to wiadomo, kodzik SEIKAMSAR i róbcie zakupy i naprawdę teraz są mega duże sklepy, więc jeśli na coś czekaliście, to gorąco polecam, ja osobiście polecam mega Gold Troopera, Gold Trooperkę, no i generalnie skiny halloweenowe w większości polecam, bo sam je mam. Również z tego co wiadomo, w Fortnite ma pojawić się jeszcze kilka innych skinów halloweenowych, także prawdopodobnie są jakieś nowe skinki, w tym momencie są to dwa skiny, aczkolwiek pamiętajcie, że główna aktualizacja halloweenowa, no jeszcze się nie pojawiła, bo będzie to właśnie 18 października, czyli tak naprawdę za niecałe 2 tygodnie i tam powinniśmy dostać jeszcze więcej kontentu, event, przedmioty, mityczne bossy, mityczne bronie i mega dużo rzeczy, jak na przykład ubocza, ale również powinniśmy dostać nowe skiny, też możliwe, że pojawi się jakiś pakiet z faudolcami nowy, no bo jak wiecie, ostatnio mieliśmy chyba rok temu właśnie pakiet z driftem, który był takim halloweenowym skinem, no i 2000 faudolców do tego, także możliwe, że w tym roku też coś fajnego otrzymamy, ale również chcę Wam jeszcze powiedzieć o komiksach Marvela, bo tutaj często mnie pytacie, generalnie jeśli ktoś nie wie, dalej jest ten event właśnie z komiksami Marvela, gdzie macie po prostu je kupić stacjonarnie po około 10 zł, no i zrobić sobie dwa skiny, albo możecie kupić Marvel Unlimited, czyli subskrypcję premium, no i tam płacicie około 40 zł, no chyba, że użyjecie kodu SAVE50, wtedy macie 50% zniżki i wychodzi Wam to około 20 zł za wszystkie 5 komiksów online, no i z tego stajecie po prostu kodziki na skiny i wszystkie przedmioty. Również macie spróbować kodu SHE-HULK, który kiedyś działał i przeceniał Wam o 90% i płaciliście około 4-5 zł, no ale najbardziej chcę powiedzieć o tym, że dużo osób się do mnie zgłasza i mówi, że coś im nie działa, kodu nie dostało i uwaga, jeśli nie dostałeś kodu, a wszystko dobrze zrobiłeś, to powinieneś przeczytać wszystkie komiksy jeszcze raz, czy po prostu przeczytaj sobie komiksy online, przekartkuj je, następnie o 48 godzin powinieneś otrzymać te kody na swoją pocztę, jest to oficjalna informacja z supportu Marvel Unlimited, ale jeśli dalej tego nie dostałeś, to być może po prostu coś źle zrobiłeś i wtedy napisz po prostu na support i oni ci to wytłumaczą, także z tym totalnie problemu nie ma. Ale również z tego co wiadomo, nadchodzi kolejny skin Marvela i to jest mega ciekawe, no po prostu jak wiecie, często Marvel czy DC, jeśli daje jakiś skin nowy, to najczęściej są oni robione jakieś turnieje o skiny, albo można je jakoś fajnie za darmo zdobyć. I tutaj może być podobnie, generalnie nowy skin ma być to X23 i generalnie tej postaci dokładnie nie znam, ale z tego co sprawdziłem, jest ona z uniwersum Wolverina, no jest taka dziewczyna, skin naprawdę wygląda dosyć ciekawie, no jeśli ktoś będzie chciał go kupić, to prawdopodobnie trafi niedługo do gry, aczkolwiek może da się go zdobyć za darmo, generalnie skin może być oczywiście do zdobycia w turnieju, bo jak wiecie, ostatnio mieliśmy jakaś Dreamer Cupa, gdzie mogliśmy zdobyć też właśnie skina Dreamerki, no i to jest podobny case, także ja osobiście myślę, że może być naprawdę tutaj turniej rozegrany, no bo ostatnio jak wiecie, turniejów to dużo nie było skiny, no i myślę, Fortnite fajnie jakby to nadrobił, także jeśli nie masz z kim grać w turnieju, wszystkim po prostu grać, wbijaj naszego Discorda, bo tam na pewno kogoś znajdziesz, a zawsze lepiej mieć do turnieju kogoś wcześniej, no jak wiecie, turnieje o skiny zawsze są tak naprawdę no buildami ostatnio, no i są najczęściej od duo do składów, więc warto sobie to ogarnąć i być może już poćwiczyć, ale również pamiętajcie o tym, że właśnie skiny teraz wracają do Fortnite i granie to jest mega ważna informacja, no że topowi leakerzy już zlikowali nowe zakładki, które pojawią się w Fortnite, wyciekły one po ostatniej aktualizacji i to działa w ten sposób, że zawsze jeśli jakiś skin ma powrócić do Fortnite, najpierw w Epic Games musi zaktualizować jego zakładkę w sklepie, czyli na przykład są to zakładki Ariany Grande, Soneka J Belvina czy innych fajnych postaci, no i tutaj powiem Ci dokładnie co ma powrócić i z tego co się dowiedziałem, większość właśnie to jest po prostu ikony serii muzycznej, bo ostatnio mieliśmy ikony youtuberów, których wszyscy powrócili, no a teraz będziemy mieli muzyczne, także naprawdę zapowiada się mega, bo te skiny praktycznie nigdy nie wracały i były one dosyć rzadkie i teraz będziecie mogli okazję je kupić. A skiny są następujące, oczywiście Ariana Grande, która jest już w Fortnite, drugi skin, który powróci, jest J Belvin wraz z całym pakietem i J Belvin
Belwin z tego co każe chyba wrócił tylko raz, albo generalnie nawet nie wracał, także ten skin jest dosyć mega rzadki i często niego pytacie, także tak, J Balvin niedługo się pojawi i wszystkie skiny powinny pojawić się już na dniach, także możecie szykować fałdolce, no być może to nie będzie coś wracało, albo co kilka dni, także J Balvina gorąco też polecam, ja osobiście mam naprawdę mega fajny skinek i pamiętajcie, że te skiny nie wiadomo kiedy znów potem wrócą. Kolejny skin jaki ma powrócić to jest cały zestaw Silk Sonic Cupa, jeśli ktoś nie ogarnia, no to jest to Bruno i Anderson, które jakiś czas temu byli mega popularni w Fortnite i wielu graczy właśnie tymi skinami grało, także też warto się w nich zaopatrzyć, bo też pewnie szybko nie wrócą. Również ma powrócić cały zestaw Marshmello i w skład Marshmello wchodzą 3 skiny, czyli oczywiście zwykły Marshmello, biało-czarny, dziewczyna Marshmello, jak i również wchodzi jeszcze taki Marshmello anime troszkę, Shinobi i też prawdopodobnie powróci do Fortnite wszystkie rzeczy, będziecie mogli kupić wraz z tymi pakietami, czyli jakieś kill-offy, emotki i gorąco polecam emotkę Marshmello, bo jest naprawdę mega ładna. Kolejna rzecz, jaka ma się pojawić, no to właśnie X23, czyli właśnie ta postać z Marvela, bo też ma swoją zakładkę w sklepie, więc będzie ona niedługo i możliwe, że pojawi się jeszcze więcej skinów muzycznych, no bo również mogą pojawić się takie postacie jak na przykład Major Lazer, czy na przykład inne postacie jakichś tam mniej znanych artystów, które też pojawiają się poniekąd w Fortnite, aczkolwiek i zakładek obecnie nie dostaliśmy, ale pamiętajmy, że takie zakładki Epic może tak naprawdę dodać chwilę nawet przed sklepem, także tutaj totalnie nie ma problemu i często też pytacie o Travisa, czy wróci i w sumie wczoraj na streamie już o tym evencie z powrotem tych skinów mówiłem i też dużo osób pytało o Travisa i generalnie, czy Travis powróci. Ja osobiście uważam, że podczas tego eventu Travis może nie powrócić, bo nie znalazłem żadnej informacji, żeby właśnie była jego zakładka dodana, więc być może nie będzie go w Fortnite, tylko dalej będziemy musieli czekać. Oczywiście pamiętajcie, że są to tylko domysły, no i granie z Travisem totalnie wiadomo co się dzieje. Oczywiście Fortnite może zrobić taką niespodziankę na przykład i właśnie przywrócić Travisa, zrobić taki mega event halloweenowy, aczkolwiek w tym momencie nic na to nie wskazuje. Jedyną podpowiedzią jest to, może praktycznie wszystkie ikony z serii muzycznej no powracają, także Travis Story też się do nich zalicza i też powinien wrócić. No i powiedzmy sobie jeszcze o arenie late game i nowościach, jakie wejdą do Fortnite. Fortnite właśnie powiedział się na Twitterze, kiedy będziemy mieli arenę late game i to jest mega ciekawe, no bo jak wiecie, arena late game normalnie ma powrócić do gry, bo nie została ona totalnie usunięta z Fortnite, tylko po prostu były duże błędy, które po prostu tak naprawdę zabroniły Fortnite'owi jakby troszkę te areny nam rozgrywać. No i tutaj Fortnite napisał na swoim oficjalnym Twitterze, no że będzie arena late game prawdopodobnie przywrócona w okolicach 1 listopada i teraz zapytacie się, czemu tak długo? No właśnie totalnie tego nie wiem i generalnie też jest dla mnie to mega dziwne, no bo late'y powinny już powrócić dawno temu, no i myślę, że Fortnite po prostu się troszkę obija, bo nie oszukujmy się, ale myślę, że tak naprawdę naprawienie przez miesiąc jednego trybu, no jest troszkę po prostu mega wolne, szczególnie, że jest to tryb na kreatywnym, no i po prostu on też kiedyś normalnie działał, więc po prostu coś tutaj Fortnite troszkę dziwnie robi, no i mam nadzieję, że szybko to ogarną, także late'y na bank powrócą. I co do właśnie turniejów, to warto wspomnieć o tym, że pamiętajcie, no że turnieje oczywiście będą rozgrywane już niedługo, będą to chyba trio i solo i będziecie mieli możliwość wygrania tam realnych pieniędzy, także jeśli jesteście dobrzy w late'ach, to macie szukać już składu na moim Discordzie na trio, no i oczywiście czekać się na solo, bo będzie do wygrania kaska, tam chyba wygrywa top 10 jakoś drużyn, czy tam właśnie osób i najmniejsza nagroda jest to chyba $200, czyli około 1000 zł, a największa jest to kilka tysięcy złotych, więc warto sobie to ogarnąć, no bo jednak fajny pieniądz, jeśli komuś się uda wygrać i muszę się pochwalić, że na jednym z turniejów solo late byłem top 2200 oczywiście w tym turnieju na Europie, więc być może będziemy znowu te turnieje rozgrywać, więc zapraszam was na moje oficjalne streamki na YouTubie, no i oczywiście na Twitchu, bo będziemy na pewno ostre jechać. A ja wam mega dziękuję, pamiętajcie, by walnąć subika, peczkę w górę, kodzik Sejkam w zakupach, wbijaj na Insta, Discord, Twitter, TikTok, wszystko i wbijaj na kolejne materiały, które są oczywiście na tym kanale i live'y, siema!